była sobota i była 6 rano, to nie przeszkadzało Dawidowi, że robić próby w moim pokoju, kiedy ja chcę spać. Zawsze właśnie mama mówiła, Dawid, już jest cisza nocna, już nie śpiewaj. A jak Dawid śpiewał, to nie śpiewał sobie po cichu, tylko na cały głos. Mikrofon do ręki, mikrofon do ręki i śpiewa piosenki. Ja pozdrawię, śpiewaj bardzo głośno. Przed korytarzem szkolnym i coś tam sobie podśpiewywał, jak to Dawid. On zawsze wszędzie podśpiewywał. No i właśnie pani, która prowadziła chór, po prostu powiedziała mu, ty musisz przyjść do nas na próbę, żeby zobaczyć, czy to nie jest dla ciebie. I tak to się zaczęło. Był taki bardzo ambitny, chciał dużo osiągnąć w śpiewie operowym, uczył się do tego języka włoskiego, jeździł na bardzo dużo zajęć z dykcji. Śpiew operowy był w pewnym momencie najważniejszy dla niego. Słowo kultura to było przez duże K u Dawida. Zacznę od tej najmniejszej, osobistej, która była im imponująca, nietypowa. Nietypowa. Młody człowiek, który umiał się znaleźć w każdej sytuacji. Mówił, że Gdańsk ma niesamowity potencjał i jego zaangażowanie w festiwale, wystawy, w okolicznościowe spotkania operowe, to było po prostu coś imponującego. Razem działaliśmy w Komisji Kultury i tutaj te sprawy odnośnie ochrony zabytków, czy to różnego rodzaju dofinansowania do gdańskich zabytków, kościołów, to tutaj zawsze dużo czasu wspólnie poświęcaliśmy. Dawid dużo mówił o tym, że chciałby w Gdańsku widzieć nową operę. Opera była dla niego takim miejscem, które go ciągnęło. To było coś, co na czym mu na pewno bardzo zależało. Miał osobowość artysty, był bardzo wrażliwy na kulturę. Pomimo tego swojego artyzmu, bardzo twardo stąpał po ziemi. Był bardzo rzeczową osobą i bardzo otwartą na nowe pomysły, szczególnie te pomysły związane z kulturą. Jemu zawsze bardzo zależało na tym, żeby ta kultura na Pomorzu rozkwitała. Całym sercem nas wspierał. Zawsze był żywo zainteresowany wydarzeniami, koncertami. To jest niesamowita rzecz, kiedy możemy zobaczyć dużo osób, które podzielają te same pasje, te same zainteresowania i są w tej muzyce. Oczywiście nie ukrywam, że najbardziej kibicował koncertom, w których brali udział wokaliści i zawsze namawiał, żeby było tego jak najwięcej. Rdzawe liście strząsa z drzew, wiatr jesienny igna precz, poniesione w chłodną dal, nie powrócą nigdy wstecz. Miałem tę przyjemność słuchania jego śpiewu prywatnie. W różnych sytuacjach. Z reguły wesołych. I tak został w mojej pamięci i mojej rodziny. On naprawdę przepięknie śpiewał i zawsze mówiłem tak złośliwie, czy ty aby nie zostawiłeś tej swojej największej miłości, po co? Opera i śpiew był bardzo ważny, jednak on chciał działać, chciał czynić dobro przede wszystkim i chciał działać. To nie był człowiek, który stał w miejscu, więc on potrzebował takiego działania i myślę, że dlatego ta polityka była takim kluczem do tego działania. Polityka była bardzo ważna i praca w ministerstwie była też bardzo ważna dla mojego brata. Wiem, że bardzo się angażował w pisanie różnych petycji, żeby pomagać ludziom, to o tym opowiadał. Bardzo chciał być sprawiedliwy, żeby ta cała jego działalność była jak najbardziej uczciwa. Był osobą, która zawładnęła niejednym ludzkim sercem i mówię w kontekście tej pomocniczości dla mieszkańców Gdańska.
po to jest władza. On chyba to też tak pojmował, że władza jest po to, żeby służyć. Myśmy mieli kawałek władzy, ja mam kawałek władzy, on też miał kawałek władzy jako ważny urzędnik Ministerstwa Kultury, a potem też radny miasta Gdańska. I tak samo to pojmował. Władza jest po to, żeby służyć, załatwiać konkretne sprawy, rozmawiać z ludźmi, pomagać im, robić coś dla nich. I tak Dawid też tę służbę pojmował. I był super profesjonalistą. Każdą sprawę, którą trzeba było załatwić, załatwiał perfekcyjnie. Wiedział, jak do różnych problemów podejść. Potrafił przedstawiać jakieś projekty zmian czy reform różnych obszarów życia kulturalnego, które jego zdaniem nie najlepiej funkcjonowały i w dużej mierze czerpałem z tego jego świeżego myślenia. Wystąpienia jego na sesji świadczą o tym temperamencie, którym był wyjątkowo obdarzony. Są radni, którzy mówią i my nie wiemy do końca, co mówią i nie słyszymy ich, mimo że krzyczą. A Dawid mówił i się go po prostu słuchało. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja się bardzo cieszę, że taka inwestycja jest prowadzona, bo w gruncie rzeczy to miejsce potrzebowało zmiany, to miejsce potrzebowało pewnej świeżości. Natomiast mam następujące pytanie. Potrafił wyszczególnić wszystkie kontrowersyjne kwestie w zarządzaniu Gdańska, ale robił to w tak elegancki, elokwentny sposób, że wszyscy go cenili. Żeby podjąć decyzję, należy wiedzieć, jak ta decyzja będzie rzutowała na przyszłość. Tutaj każdy z nas ma dobre intencje, chce, żeby te inwestycje się realizowały. Jednak chciałbym wiedzieć, a w zasadzie być fair wobec samego siebie i wobec mieszkańców, że wiem, nad jakim dokumentem ja głosuję. Tak? Często na tej sali się nie zgadzaliśmy, ale sposób, w jaki Dawid prowadził rozmowę, w jaki argumentował swoje racje, to wszystko powodowało, że bardzo przyjemnie się z nim rozmawiało, nawet jeżeli co do meritum się bardzo rzadko zgadzaliśmy. Jednocześnie rozmówca też czuł się przez niego wysłuchany i ten spór z Dawidem był zawsze na takim merytorycznym, wysokim poziomie. Powinniśmy jednak szukać tego, co łączy, tego, co może nas zespalać, tego, co może spowodować, że wspólnie, razem podniesiemy rękę i będziemy się cieszyć. On nigdy nie bawił się żadnej intrygi, nigdy ludzi nie skłócał, szukał zawsze kompromisu, mimo że kręgosłup miał, mówi, zawsze sztywny. Nie możemy patrzeć tylko w przód. Musimy zobaczyć w tył, abyśmy mogli budować naszą przyszłość. Ta przyszłość musi mieć jakieś podwaliny. Nie może być ona oderwana od rzeczywistości, oderwana od przyszłości. Żywo interesował się tym, co dzieje się na Westerplatte, to raz. No a dwa, jako radny miasta Gdańska stawał w obronie muzeum, naszych badań archeologicznych. Gdyby nie zaangażowanie takich osób jak Dawid Krupy, ciężko byłoby nam dowieść istoty naszych badań archeologicznych. To są rzeczy, które nabrały blasku i wartości dzisiaj, gdy okazało się, że mieliśmy rację. Natomiast bronić tych spraw 2-3 lata temu trzeba było mieć odwagę. Był w takim momencie swojego życia, że z pewnością patrzył dalej, no bo to jest też natura młodych ludzi, że nad poziomy wylatuj i szukaj i myśl, co dalej, więc tu miał na pewno duże ambicje związane z kulturą i z życiem publicznym. To był człowiek, wulkan energii, ten głos też był takim dowodem jego takiej siły. Był bardzo oryginalny, czy jakby to powiedzieć, różnorodny. Dawid jest rekordzistą w uczęszczaniu na rozliczne kółka zainteresowań, zaliczył już wiele takich grup, a aktualnie skupia się na ćwiczeniach wokalno-aktorskich. Jak nam powiedział, w przyszłości być może zostanie aktorem lub papieżem. No jeszcze nie jest zdecydowany. Był bardzo odpowiedzialny, bardzo dobrze się uczył, zawsze chciał być księdzem. Kościół był bardzo dla niego ważny w podstawówce. On był po prostu najważniejszym mężczyzną w życiu trzech kobiet. Jego babci, jego matki i jego siostry. Najlepiej z moją mamą się dogadywał.
Dzwonił do niej chyba 15 razy dziennie. Jak urządzał mieszkanie tutaj, to pisał do niej chyba co minutę. Rodzina ogólnie była dla niego bardzo ważna. Jakie danie jadacie najczęściej podczas niedzielnego obiadu? Dawid, od ciebie zaczynam. Niedziela, obiad. Co najczęściej? Ziemniaki z kotletem i buraki. Tak! Zawsze można było z nim porozmawiać, on zawsze był otwarty, z poczuciem humoru i z tym takim trochę chłopięcym, czy nawet dziecięcym uśmiechem, a może coś jeszcze przy okazji zbroimy. Z całą pewnością Dawid zjednywał sobie ludzi właśnie w ten sposób, że był i skuteczny zawodowo, ale też bardzo towarzyski, uśmiechnięty, był człowiekiem pełnym pozytywnej energii, no i właśnie o takim ładunku energetycznym, który ciężko na co dzień spotkać. Pomagał innym, niósł to dobro, przekonywał innych, że będzie dobrze, pomimo że być może miał jakieś rozterki swoje i problemy, no, które dotykają każdego człowieka, to jednak ta wiara w to, że właśnie będzie dobrze, że będzie lepiej, go nigdy nie opuszczała. Był wrażliwy, ale bardzo zamknięty, że jeżeli miał jakiś problem, to było trzeba do niego dotrzeć na inny sposób. Nie chciał pokazać, że jest mu ciężko z jakąś sprawą. Ale był wrażliwy, jeżeli na przykład chodzi o jakieś jego miłości i dziewczyny, to był wrażliwy. Zawsze mówiłem, że kultura, ale i sport. Musisz znaleźć czas trochę na wyluzowanie, na odpoczynek, na inny szał, nie tylko ten twój muzyczny. I to zatrybiło. Rzeczywiście bardzo często przychodził na mecze Lechii, oglądaliśmy, rozmawialiśmy, często zabierałem go również na inne wydarzenia sportowe. Pamiętam, że potrzebowaliśmy osoby, która poprowadziłaby jedną z naszych gal bokserskich. Wiedziałem, że ma taki donośny, nietypowy głos. Stwierdziłem, że spotkamy się, zobaczymy, jak mu to pójdzie i zaprosiłem go do współpracy przy prowadzeniu tych gal jako tak zwanego konferansjera. Oklaski dla obu, ale zwycięzca tej pierwszej walki dzisiejszej gali bokserskiej jest jeden, a został nim zawodnik z Narożnika. Niebieskiego! Od tej pory wiedziałem, że tylko on będzie prowadził tę imprezę. Nie wyobrażałem sobie nikogo innego na tym miejscu. Głos miał niesamowity, donośny. Tak się roznosił po murach stoczni, że naprawdę jak sobie czasami przypomnę, jak Dawid wywoływał zawodników do ringu, to aż ciarki przechodzą. Nie brał za to garzy, bo gale, które robiliśmy, były galami charytatywnymi. Dawid nawet nie wyobrażał sobie, żeby wziąć za to jakieś pieniądze, tylko oddawał je na ten cel, na który zbieraliśmy, a były to głównie właśnie pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. I przed galą zawsze się stresowałem, ale kiedy przyjeżdżał Dawid, kiedy pojawiał się Dawid, wychodził na ring, wiedziałem, że już będzie wszystko dobrze, że jest wszystko pod kontrolą i ten stres ze mnie odpadał. Po prostu coś w nim było takiego, że dawał mi taką pewność siebie. Szanowni Państwo, ta emocjonująca walka, pełna emocji, pełna tej w zasadzie adrenaliny bokserskiej. A kto wygrał tę walkę? Kto wygrał? Szanowni Państwo, wielkie brawa dla zawodników tej drugiej walki. To było dla mnie wielkie zdziwienie, że oto wchodzę na salę bokserską, a konferansjerem, anonserem na gali bokserskiej jest Dawid Krupej, którego znałem jako właśnie człowieka kultury. To pokazuje, jak dużo energii miał w sobie, jak bardzo na wielu polach dobrze służył Polsce, służył Gdańskowi, służył polskiej kulturze. W naszej rodzinie podróże były bardzo ważne i zawsze jak chcieliśmy sobie jakoś poprawić humor oboje nawzajem, to zawsze sobie planowaliśmy, no to może następny wyjazd pojedziemy tu, a może na Hawaje, i to były takie wyjazdy, które mogły nigdy nie wejść w życie, ale
zawsze sobie jakoś to planowaliśmy i poprawiał nam się od razu humor. Mieliśmy mobilizację do działania dalszego. Podróżował bardzo dużo, bardzo. Lubił bardzo góry, wspinał się. Myślę, że tam szukał takiego spokoju po prostu. Góry są żywiołem jednak też, więc była to walka z samym sobą, nie tylko z wysokością i z kilometrami, które musiał pokonać, ale myślę, że to był też taki czas dla niego, żeby złapać gdzieś oddech i, no i przemyśleć parę spraw. Myślę, że ten koncert, który dzisiaj się odbywa i sam konkurs, którego Dawid Krupej był inspiracją, pokazują, co po sobie zostawił. To znaczy pielęgnowanie polskich wartości, polskiego patriotyzmu, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Czy to w kulturze, czy w muzyce, czy w sporcie, czy w życiu towarzyskim, prywatnym, że patriotyzm wśród ludzi młodych może mieć właśnie twarz Dawida Krupeja, człowieka uśmiechniętego, energicznego i gotowego do działań na wielu polach. Takie świadectwo, które on dawał dla młodych ludzi, żeby do zadań, które się chce wykonywać w życiu, podchodzić dobrze przygotowanym i super profesjonalnym. Ja myślę, że w ogóle jak ktoś naprawdę poważnie myśli o służbie publicznej, to trzeba być idealistą. Na ostatnim pożegnaniu Dawida na cmentarzu w Słupsku przypomniałem sobie słowa Jana Pawła II, który do swojego przyjaciela napisał, że już sama obecność dobrego człowieka czyni świat lepszy i piękniejszy. Dawid taki był. On naprawdę był dobrym człowiekiem. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Oszczyk, witam bardzo serdecznie w imieniu dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, doktora Karola Nawrockiego, który jest z nami. Witamy, panie dyrektorze. Na tym szczególnym wieczorze, wieczorze, w którym wspominamy szczególną postać dla nas wszystkich, dla Pomorza, dla Gdańska. Wspominamy świętej pamięci Dawida Krupeja, który, jak słyszeliśmy, wierzył w to, że sama obecność drugiego dobrego człowieka czyni świat lepszym i piękniejszym. Piękne myśli, piękna idea, jaką się kierował w życiu. Dziś wręczymy także nagrody w konkursie Pro Bono Polonia oraz posłuchamy arcydzieła światowej muzyki w wykonaniu trójmiejskich artystów właśnie z tej okazji, z okazji tego dzisiejszego spotkania. A film, który obejrzeliśmy, to, jak widzieliśmy, pełen ciepła, zrozumienia, często też uśmiechu, spojrzenie na postać Dawida Krupeja, absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku imienia Fryderyka, imienia Stanisława Moniuszki, także byłego pracownika Muzeum II Wojny Światowej, także radnego miasta Gdańska, a także pracownika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, artysty, społecznika, który, jak wiemy, zmarł przedwcześnie w lutym tego roku. Większość tu zgromadzonych z Państwa, myślę, że znała go osobiście, a ci, którzy go znają, wielokrotnie podkreślają to, jakim był człowiekiem. Wspominają go jako człowieka pracowitego, wszechstronnego, z zacięciem organizatorskim, z wieloma umiejętnościami. Człowieka, który miał szerokie horyzonty, spojrzenie na świat polityki i inne aspekty życia, także aspekty kulturalne. Człowieka, który wyróżniał się na tej naszej samorządowej i politycznej scenie Pomorza. Do tego jego sportowe pasje, zdolności aktorskie, oratorskie, nietuzinkowe poczucie humoru. Zjednywał tym sobie ludzi. I ten portret filmowy Dawida jest autorskim projektem muzeum, w którego realizację zaangażowała się także rodzina,
przyjaciele, współpracownicy, przełożeni, ale także macierzysta uczelnia, lokalne media. A nad wykonaniem produkcji czuwali koledzy i koleżanki właśnie z muzeum. Realizatorom dokumentu, jak mówią, zależało na tym, aby pokazać, co ukształtowało tak wyjątkowego człowieka, jak przebiegał jego rozwój duchowy, jego rozwój intelektualny oraz jakie odcisnął piętno w sercach i umysłach najbliższych mu osób i tych, którzy go znali. Dziś jesteśmy po to, żeby go wspominać i bardzo się cieszymy, że w tak licznym gronie Państwo przybyli do Muzeum II Wojny Światowej. Witamy naszych gości honorowych, naszych gości specjalnych. Jest z nami dzisiaj rodzina Dawida Krupeja, babcia pani Ewa Olszewska. Witamy serdecznie. Mama pani Ewa Krupej, witamy. A także siostra Stefania Krupej. Witamy serdecznie. Witamy także sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Jarosława Sellina. Witamy posła na Sejm, pana Jana Kantaka. Są z nami również przedstawiciele Akademii Muzycznej w Gdańsku, prorektor do spraw organizacji i nauki Akademii Muzycznej, profesor doktor habilitowany Marek Rocławski. A także prorektor do spraw artystycznych Akademii Muzycznej w Gdańsku, doktor habilitowany Przemysław Stanisławski. Witamy także naszych gości stałych, którzy regularnie przychodzą na koncerty w Muzeum II Wojny Światowej, pani Joanna i Andrzej Gwiazdowie. Witamy serdecznie. Jest z nami również prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, pani Hanna Śliwa-Wielesiuk. A także prezes honorowa tegoż stowarzyszenia, pani Emilia Maćkowiak. Witamy także prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, pani Maria Wieloch jest z nami. Witamy także prezesa Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pana Edmunda Popielińskiego. Witamy liczną reprezentację Rady Miasta Gdańska na czele z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Piotrem Gierszewskim. Witamy serdecznie. Są z nami także radni Kazimierz Koralewski, Elżbieta Strzelczyk, Joanna Cabaj, Waldemar Jaroszewicz, Romuald Plewa i Przemysław Malak, a także Karol Rabenda. Witamy bardzo serdecznie także wszystkich widzów, którzy za pośrednictwem internetu mogą śledzić ten wieczór w Muzeum II Wojny Światowej dzięki streamingowi przygotowanemu przez muzeum. A już za chwilę, szanowni państwo, będziemy świadkami wręczenia nagród. Nagród w konkursie Pro Bono Polonia. Kilka słów o idei tego konkursu, bo ona ściśle łączy się z Dawidem Krupejem. Punktem wyjścia do zorganizowania takiego konkursu była bowiem chęć upamiętnienia zmarłego i chęć przypomnienia, zachowania, kontynuowania idei, którą się kierował w życiu. Pro Bono Polonia, czyli dla dobra Polski. Ten tytuł przyjęto po to, aby podkreślić, że sztuka ma służyć Polsce. Ma służyć Polsce i kolejnym pokoleniom Polaków, których trzeba uwrażliwiać cały czas na piękno, skłaniać do działania, by po prostu czynili świat lepszym. Taka jest idea tego konkursu. Zadaniem zgłaszających się do konkursu było udokumentowanie działalności artystycznej. Tutaj chodziło o okres od stycznia 2019 roku do sierpnia 2020 roku. Działalność, która promowała polską kulturę, szczególnie zawierającą te wątki patriotyczne, wątki historyczne. Prace można było składać w dwóch kategoriach. Kategoria organizacje pozarządowe, a także chóry i zespoły muzyczne. Wpłynęło 16 zgłoszeń. Już za chwilę poznamy laureatów w tych dwóch kategoriach. Wręczymy dyplomy, statuetki. Są także nagrody finansowe. Odpowiednio 5, 3 i 2 tysiące złotych. Zatem już teraz na scenę poproszę wręczających te nagrody pana ministra Jarosława Sellina. Zapraszamy panie ministrze, pana dyrektora Karola Nawrockiego, a także prorektora do spraw artystycznych profesora Przemysława Stanisławskiego. Zapraszamy panów na scenę.
Panowie, zapraszam bardziej na środek. Dzięki temu nasza publiczność będzie miała szansę lepiej śledzić to, co dzieje się tutaj na scenie. Panie profesorze, zapraszam do ogłoszenia laureatów. Dobry wieczór Państwu. Wyniki jury są następujące. W kategorii organizacje pozarządowe miejsce trzecie Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej, projekt Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej Piękna Nasza Polska Cała. Nagrodę odbierze Emilia Maćkowiak, honorowy członek Stowarzyszenia Miłośników Pieśni Patriotycznej. Zapraszamy. Trzecia nagroda w kategorii organizacje pozarządowe dla Stowarzyszenia Miłośników Pieśni Patriotycznej. To Panie Emilio, zapraszamy do mikrofonu. Zapraszamy. Szanowni Państwo, jestem zaszczycona, że upoważniła mnie prezes stowarzyszenia pani Urszula Roguska do odbioru tej pięknej, zasłużonej zresztą nagrody. Panią Urszulę poznałam właśnie przez już 10 lat temu, kiedy zorganizowała Stowarzyszenie Pieśni Patriotycznej, ponieważ ja przeżyłam wojnę i dzięki pieśni, dzięki patriotyzmowi zawartymi właśnie w pieśniach mogłam przeżyć zupełnie inaczej, radośnie jako dziecko, ale jako później dorosła osoba. Kiedy właśnie poznałam panią Urszulę i zostałam jej honorowym członkiem, bardzo mi zaimponowała jej właśnie tą pracą, jaką włożyła między innymi zorganizowanie konkursów dla młodzieży niepełnosprawnej. Organizowała te konkursy, gdzie mogliśmy się spotykać i wspólnie właśnie cieszyć się z tą młodzieżą, która jakieś nagrody otrzymywała. Poza tym dla pani Urszuli mam wiele uznania, bo oprócz tego, że właśnie zajmowała się organizowaniem dla młodzieży tak wspaniałej, no, wspaniałych tych konkursów, dla rodziny katyńskiej otworzyła serce tak wielkie, że dzięki niej możemy wspólnie upamiętniać również naszych bohaterów, naszych ojców, dziadków zamordowanych 80 lat temu, którzy odzyskali niepodległość dla Polski 100 lat temu. To dzięki niej, dzięki opatrzność Boża nam po prostu ją na drodze naszej postawiła, żebyśmy mogli wspólnie właśnie upamiętniać tych naszych bohaterów. Niedawno temu, 21 w Kadynach, posadziliśmy 80 dębów dla zamordowanych z naszej rodziny. Są to osoby, które właściwie już nikt o nich nie może pamiętać, bo rodziny poumierały. Dzięki nam i dzięki pani Urszuli i IPN-owi mogliśmy właśnie tą uroczystość przeżyć. Jestem bardzo wzruszona. No, trudno aż mi mówić, ile wdzięczności mam dla pani Urszuli Roguskiej i dla jego stowarzyszenia, bo dzięki właśnie takim ludziom Polska będzie naprawdę piękna i wspaniała. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy. Wielkie brawa. Emilia Maćkowiak, honorowy członek Stowarzyszenia Miłośników Pieśni Patriotycznej. Panie profesorze, czas na miejsce drugie. W tej samej kategorii organizacje pozarządowe. Drugie miejsce. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcyjna Gryf za projekt film w formie dokumentu
fabularyzowanego Żelazny legenda wileńskiej partyzantki. A nagrodę odbiera pan Marcin Maślanka, prezes zarządu Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcyjna Gryf. Zapraszamy na scenę. Prosimy o zabranie głosu. Bardzo dziękujemy za nagrodę. Ten film Żelazny swoje życie rozpoczął w tym muzeum dzięki zaangażowaniu pana dyrektora. Odbyła się tutaj ogólnopolska premiera tego filmu ponad rok temu. Film powstawał przy zaangażowaniu społeczników. Nie stoi za nami żadna wytwórnia filmowa, żadne agencje marketingowe, a mimo wszystko udało się w ciągu roku spowodować, że ten film obejrzało ponad 300 tysięcy osób, że trafił do wielu szkół za granicę, na kresy wschodnie, ale również na najdalsze zakątki świata typu Australia. Historia Żelaznego jest tak inspirująca i tak wzruszająca, że ten film przyczynił się do powstania kilku upamiętnień Żelaznego, do tego, że drużyny harcerskie wzięły go za swojego patrona, ale również wiele osób dzięki temu filmowi mogło poznać tę historię. I po to to robimy. Tak naprawdę w film było zaangażowanych kilkadziesiąt osób i wszyscy robili to społecznie. Nikt nie wziął złotówki za to, żeby ten film powstał. Później jak rozsyłaliśmy go do szkół, to również robiliśmy to społecznie, bo Żelazny jest osobą, która zasługuje na takie działanie, takie upamiętnienie. Jutro na festiwalu obok w Gdyni jest projekcja konkursowa naszego kolejnego filmu poświęcona kolejnemu lokalnemu bohaterowi. To jest pan porucznik Edward Mucha, pseudonim Komar z Koszalina. On żyje, ale przez kilkadziesiąt lat swojego życia był osobą zupełnie anonimową. I my robimy takie produkcje, żeby właśnie takich ludzi pokazywać, przywracać im pamięć, godność, pokazywać ich jak najszerzej się da, bo są ludzie, którzy na to zasługują i będziemy to robić dalej. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Grupa Rekonstrukcyjna Gryf. I miejsce pierwsze w tej kategorii. W tej kategorii Fundacja Transgressive Art za projekt Kantata dla 108 polskich męczenników II wojny światowej. Nagrodę odbierze Marek Wojtasik i Paweł Mazur, członkowie zarządu Fundacji Transgressive Art. Zapraszam serdecznie. Króciutko, dziękujemy ślicznie. Praca nad kantatą nie była łatwa i tak jak tych 108 męczenników II wojny światowej, polskich męczenników, myśmy też mieli dużo, że tak powiem, trudnych momentów, ale dzięki Bogu się ukazała. Była premiera w listopadzie i jak się okazuje, co mnie najbardziej zaciekawiło, najwięcej wejść na Facebooku. Nasza kantata, wspólna nasza kantata ma w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, co osobliwe. No ale z drugiej strony dopiero dociera szerszym jakby frontem do odbiorców i mam nadzieję, że będzie służyć przyszłym pokoleniom, aby nie zapomnieli o wkładzie, o śmierci tych 108 męczenników polskich II wojny światowej, szczególnie w wymiarze takim, że gdyby nie męczeństwo, to nie wiem, czy tak by wyglądał ten świat, w jakim obecnie żyjemy, gdyby nie męczeństwo tych 108 męczenników. Tak, chciałem jednocześnie podziękować za duży trud włożony, już nie będę nazwiskami operował, przede wszystkim kompozytorowi, dyrygentowi, kierownictwu chóru, kierownictwu orkiestry i scenografowi i autorowi libretta. Dużo osób zaangażowanych, ale efekt powalił. Nie spodziewaliśmy się, po prostu bardzo sympatycznie wyszło, ale mówię, ten element niespodziewany, taki pozaziemski, że tak powiem, od boski też wystąpił. I w związku z tym podejrzewam, tu z tych 108 męczenników II wojny światowej zadziałało również poza obszarem jury. Dziękuję bardzo. Paweł Mazur, Marek Wojtasik, Fundacja Transgressive Art. A teraz czas na kategorię chóry i zespoły.
tej kategorii trzecie miejsce zespół wokalno-teatralny działający przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej imienia świętego Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Projekt, widowisko Wolność trzeba stale zdobywać i tworzyć. Wielkie brawa, szanowni państwo. Niestety na scenę nikt nie wejdzie w tej chwili, bo z przyczyn organizacyjnych nie są obecni z nami przedstawiciele tego zespołu wokalno-teatralnego. Na pewno jednak oglądają naszą transmisję, zatem miło będzie im usłyszeć brawa w tym momencie. A nagrodę oczywiście dostarczymy w najbliższym czasie. Czas na miejsce drugie. W tej kategorii drugie miejsce. Chór Dziecięcy Opery Śląskiej w Bytomiu. Projekt Trzy powstania do Polski. Zapraszamy na scenę pana Oskara Zgołę, dyrygenta Chóru Dziecięcego Opery Śląskiej. Prosimy o zabranie głosu. Od 2019 do 2021 roku obchodzimy setną rocznicę trzech powstań śląskich, które w bezpośredni sposób przyczyniły się do tego, że Śląsk jest dziś Polski i współtworzy polską historię. Nasz projekt nie mógłby się odbyć bez współpracy dwóch znakomitych instytucji kultury. Opery Śląskiej w Bytomiu pod kierownictwem dyrektora Łukasza Goika oraz Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, którym kieruje dyrektor Robert Ciupa. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zajęło się stroną merytoryczną naszego projektu, natomiast my jako Chór Dziecięcy Opery Śląskiej uświetniliśmy nasze wydarzenie w sposób muzyczny. Bardzo chciałem podziękować także obecnej tutaj pani Katarzynie Schubert, która zaopiekowała się koordynacją całego tego projektu. Mieliśmy ten projekt powtarzać jako lekcje historyczno-artystyczne dla młodzieży, przede wszystkim licealnej. No niestety pandemia pokrzyżowała nam te plany, dlatego też w sierpniu tego roku postanowiliśmy nagrać w formie wirtualnego chóru dwie z pieśni, które wtedy zaprezentowaliśmy. Chórzyści dziecięcy nagrywali wszystko w domach. Później zostało to pięknie zmontowane i zaprezentowane pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy i gratulujemy. Oskar Zgoła, dyrygent Chóru Dziecięcego Opery Śląskiej. To się nazywa edukacja muzyczna od podstaw. Tak powinno być wszędzie. Czas na miejsce pierwsze. Główna nagroda w tej kategorii. Folk Acoustic za projekt muzyczny Piaśnicki Lament. A nagrodę odbiera Szymon Chyliński, pomysłodawca i twórca projektu Piaśnicki Lament. Dziękuję za to wyróżnienie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzierżyć jakże tą nagrodę. Serdeczne podziękowania tutaj kieruję dla całego mojego zespołu Folk Acoustic. No bez niego nie dalibyśmy rady nagrać i płyty, i wystawić koncertów. Miało koncertów być więcej, ale niestety pandemia. To słowo, które się powtarza w kółko, prawda? Piaśnicki Lament jest to cykl wierszy, do których napisałem muzykę, aby jeszcze w bardziej dosadny sposób podkreślić tragedię, jaka miała miejsce na początku II wojny światowej. Myślę, że sama muzyka dostarcza bardzo głębokich przeżyć emocjonalnych i wielu wzruszeń, kiedy się słyszy na żywo. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy i gratulujemy pierwszej nagrody w kategorii chóry i zespoły. I tak poznaliśmy laureatów tej pierwszej edycji, mam nadzieję, że nie ostatniej. Patrzę tutaj w stronę panów dyrektora i pana ministra. Pierwsza, nie ostatnia edycja nagrody Pro Bono Polonia. Panie ministrze, czy zechce pan podsumować? Dziękujemy panie profesorze.
Szanowni Państwo, 7 miesięcy minęło od kiedy rozstaliśmy się z Dawidem. Mamy go wszyscy w pamięci. Jak spojrzałem dzisiaj na salę, kiedy jeszcze była podświetlona, zobaczyłem twarze ludzi, którzy wszyscy go chyba znali. Wszyscy go znaliśmy, jak tutaj siedzimy. Myślę, że nam go bardzo brakuje. Każdy w jakiś indywidualny sposób go wspomina. Trochę też te indywidualne wspomnienia poznaliśmy w tym filmie. Muszę powiedzieć, że 3 dni po jego śmierci, jeszcze przed pogrzebem w Słupsku, kiedy wychodziłem z hotelu, byłem umówiony ze swoimi najbliższymi współpracownikami. To pierwsze pytanie, które zadałem wychodząc z hotelu, kiedy mieliśmy pójść do miejsca rozmowy, gdzie jest Dawid? Tak przyzwyczaiłem się i przywiązałem do tego, że do myśli, że Dawid jest blisko, że zawsze mi pomaga przez ostatnie kilka lat naszej wspólnej pracy. I zamurowało moich współpracowników, bo rzeczywiście ta prawda bardzo ciężko docierała do świadomości, że Dawida już nie ma. Po tym felietonie, który obejrzałem, jeszcze silniej sobie uświadomiłem, że Dawid miał ambicje polityczne, realizował te ambicje polityczne w najbardziej szlachetnym rozumieniu tego słowa polityka, które staraliśmy się w tym felietonie też wyjaśnić, ale nie wiem, czy szczerze mówiąc, czy dobrze wybierał, bo ta muzyka widać, że była dla niego, zresztą jestem tego świadkiem, była dla niego bardzo, bardzo ważna. Bardzo często sobie wymienialiśmy różne informacje o dobrych koncertach, które gdzieś mają się odbywać albo które można znaleźć w internecie. Często mi jakieś linki puszczał do wyjątkowo pięknej arii, do wyjątkowo pięknego wykonania i myślę, że nas łączyła też ta sama myśl, jeśli chodzi o muzykę, że to jest ta dziedzina twórczości kulturalnej, którą człowiek od wieków tworzy, która jest najbardziej tajemnicza. Wszystkie inne dziedziny twórczości kulturalnej są jakąś do racjonalnego wyjaśnienia, dlaczego one powstają, ale muzyka jest nie z tego świata. Myślę, że tak jest i że Dawid to tak samo odczuwał. I zastanawiam się, czy gdyby nie doszło do tego dramatu, jego odejścia, to czy jednak nie wróciłby do chęci kontynuowania kariery muzycznej. Jak widzieliśmy, przygotowanie również z tego felietonu, przygotowanie miał znakomite i no, miał wybór jeszcze przed sobą. Szanowni Państwo, chciałem bardzo podziękować za przybycie ze Słupska do nas na tę uroczystość, która, jak słyszymy, nie będzie uroczystością jednorazową, tylko powtarzaną. Dawida będziemy wspominać co roku przy okazji wręczania tej nagrody za przybycie, właśnie tak jak powiedziałem w felietonie, tych trzech kobiet, dla których Dawid był najważniejszy w życiu, czyli babci, matki i siostry. I pozwólcie, że teraz w imieniu nas wszystkich wręczę paniom kwiat. Kwiaty dla najbliższych kobiet Dawida, Ewy Olszewskiej, Ewy Krupiej i Stefanii Krupiej. Dobrze, to już służę mikrofonem. Bardzo proszę. Z tego miejsca. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Nie sądziłam, że będę w stanie po prostu w dniu dzisiejszym zabrać głos. Chciałam wszystkim bardzo podziękować tutaj za pomysł, za każde dobre słowo, za przyczynienie się do tego koncertu. I jestem po prostu wdzięczna. Dziękuję bardzo. I chyba... Pani Ewo, bardzo dziękujemy za te piękne, wzruszające słowa. Cóż można powiedzieć, jesteśmy z wami po prostu. Tutaj dzisiaj, będąc razem, czujemy się po prostu dzięki temu silniejsi. Szanowni Państwo, pierwsza część naszej uroczystości, naszego spotkania dobiegła końca. Teraz czas na techniczną przerwę, bo musimy dać szansę naszym artystom przygotować się do koncertu. Jak wspominałam, dzisiaj zabrzmi arcydzieło światowej muzyki, Rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Spotkamy się za około 20 minut. Zapraszamy do foyer.
na mały poczęstunek, na przerwę kawową i oczywiście zapraszamy za 20 minut na drugą część koncertu, już stricte artystyczną, kiedy na scenie pojawią się muzycy. Widzów w internecie także zapraszamy, aby korzystali z naszego streamingu i byli z nami po przerwie. Do zobaczenia.